Hej, hej, moi kochani, to te byty demoniczne nam tu niespodziankę zrobiły. Kompletnie zresetowało mi internet, przy czym słyszę, że w pokoju operatora normalnie działa komputer, więc na pewno byty demoniczne. Chyba nie lubią skubańca, jak o nich mówić, zapalmy swoje świece. Tak dla ochrony. Dokładnie, Neziwa, chyba coś nie chce, żeby ta audycja się dzisiaj odbyła. Pewnie tak, ale trudno, no będziemy do 23 próbować to wszystko pozamykać. Mam nadzieję, że już większość jest chyba nie, bo dopiero 43 osoby. Dobra, to się tutaj poprzetransportowujcie, jak w Star Treku. Pokład. I będziemy działać dalej. I co chciałam powiedzieć? To, na czym skończyłam, czyli że faktycznie pod te wszelkiego rodzaju byty demoniczne możemy zaliczyć i często jakieś nasze myśli o wampirach energetycznych, pożeraczy dusz. Tutaj zaczęłam mówić o tej siatce wyłapującej duszę i sakramentach, które pieczętują nas, na przykład sakrament. No, pogrzebowy. Tak, bo to jest jednak msza, rytuał, może też nas rozczłonkowywać, naszą duszę rozdzielać, nie pozwalać do końca iść tam, gdzie iść powinniśmy, tylko do nieba, albo czyśćca, albo piekła. Także naprawdę mnóstwo tego jest. Te byty demoniczne to jest wszystko to, co zostało stworzone i żywi się tym, z czego zostało stworzone. Co wam to może przypominać? To może nam przypominać nasze lęki i strachy, dlatego że my jakby zapadamy się, bojąc się czegoś od środka, dajemy się pożerać i dokładnie jest taka terminologia lękom, strachom. Także to również można pod te byty demoniczne powiązać. Żywi się tym, co my produkujemy. Czyli tu, co któraś z Was powiedziała, czy żywi się naszymi emocjami, czy złością, to też nasza emocja, złość, zawiść, nienawiść, chęć krzywdzenia, tym wszystkim żywią się te negatywne energie i niestety, Kacper słyszy tylko pisk, poczekajcie, jeszcze raz włączę i wyłączę mikrofon. Dobra, może teraz będzie lepiej, czyli żywi się tym, z czego zostało stworzone. Może tak się zdarzyć, że ktoś, kto posiada magiczną siłę, możliwości, umiejętności, czegoś się wyuczył, praktykuje, ale zszedł z tej praworządnej ścieżki, poszedł w ścieżkę niepraworządną, może do nas wysłać taki byt demoniczny, bo pamiętajcie, że to nie jest tylko emocja, ale również tak zwany myślokształt, który został stworzony i tu może być po to, żeby nam coś odebrać, żeby stać przy nas i nas ograniczać, żeby nie pozwalać. Może wysłać ktoś po to, żeby przyssać do nas przyssawkę i z nas ssać energię. Są takie osoby, które znają się, jak to zrobić i ha, robią. Także tak to również. Dlaczego tu się gromadzimy i rozmawiamy o tym temacie? To znaczy, ja na razie mówię, ale chciałabym też uzyskać od Was jakieś takie no, wrażenia. Czy macie wrażenie, że coś przy Was tkwi, że coś Was sie, że coś się dzieje? Dlatego, że osoby, które są światłem, są w większym stopniu narażone na działanie wszelkiego rodzaju bytów demonicznych. Po prostu. Czyli jeżeli jesteśmy osobami w miarę dobrymi, w miarę pozytywnymi, rozwijamy się duchowo, chcemy widzieć więcej poza naszym matriksem, w który zostaliśmy wtłoczeni. Szukamy, zastanawiamy się, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, czy jest ta siatka, która wyłapuje duszę, czy niekoniecznie, czy gdzieś tam działa mind control, czy niekoniecznie, ale myślimy. Ja nie mówię, że jestem zwolennikiem czy przeciwnikiem teorii od UFO po siłę piramid, to nawet nie o to chodzi, ale czytam. I wy również. Oglądam, i wy również. I to już powoduje, że zaczynamy świecić, bo wzrastają nasze wibracje, bo zaczynamy myśleć, bo nawet procesy mózgowe, które są uruchamiane, największa energia idzie oczywiście od czakry serca, ale głowa też wysyła energię. I jeżeli świecimy, to mogą się pod nas podczepiać samoistnie ciemne plamki, które krążą po astralu, ale równie dobrze może ktoś nas odnaleźć i do nas poprzyczepiać. Ja nie chcę tworzyć też tutaj takiej
teorii, że trzeba się wszystkiego obawiać, bo nasza czysta intencja jest naszą najlepszą ochroną, ale warto wiedzieć, dlatego że ludzie dzielą się na dwie części, na tych, którzy wiedzą i widzą i na tych, którzy nie zdają sobie sprawy, a i tak to nas dotyka. Co wy tutaj mówicie? Spotkałam wiele lat temu taką osobę, mówi Anita, czułam się podle nawet z tą osobą, nie byłam blisko związana. Bywa, prawda, że ktoś, że wiadomo, że kto się podczepia, po prostu wiemy to. A propos budzenia w nocy, mówi Neziwa, tylko ja tutaj nie mogę, co ja zrobiłam? Sekundę, gdzie jesteś czatu? Jest. I się przewinęło. A propos budzenia w nocy, ja ostatnio w środku nocy z łóżka wyleciałam do kuchni, bo coś mi się ubzdurało, że muszę w niej coś zrobić i ocknęłam się i zastanawiałam, po co ja przyszłam do tej kuchni. No bo nasze ciało astralne jest silne, a jeżeli jest silne, może nasze ciało fizyczne poruszyć, a co, coś się ubzdurzyło i poszło, a ciało fizyczne za nim. Pięknie. Nanna mannam, mam mam. To dziwne, w kościele też można spotkać byty. W kościele jest ich bardzo dużo. To jest miejsce, zazwyczaj kościół stoi na miejscach od wiek wieków świętych. Zazwyczaj kościoły są stawiane na portalach. One nawet czopują te nasze słowiańskie, prasłowiańskie energie po to, żeby nie wydostało się ani złe, ani dobre niestety. Więc kościoły są postawione bardzo często na dziwnych miejscach, już energetycznie dziwnych. Wiele jest bytów, bo tam się ludzi odprowadza, tam się ludzi pieczętuje, tam się non-stop, codziennie, albo i dwa razy dziennie odprawia różnego rodzaju rytuały. Dlatego, że cała msza jest naprawdę nieziemsko potężnym rytuałem. Szkoda, że tylko pobiera energię i wynosi tam, gdzie nie powinno, ale rytuałem jest potężnym. Kinia mówi, że bardzo źle się czuje w kościele. A czy ja powiem tak, jak się wchodzi do kościoła z nastawieniem, tak jak ja byłam w niedzielę na przykład na koncercie kolęd, wchodzę z nastawieniem, idę na koncert, rozszerzam swoją aurę, robiąc barierę pod tytułem nic do mnie nie dotrze i nic ode mnie nie wyjdzie, wtedy zupełnie nie ma problemów, także z tym można sobie akurat dosyć fajnie poradzić. Dobrze, co ja jeszcze Wam chciałam o tych bytach powiedzieć? A no właśnie, jak rozpoznać te byty demoniczne, to znaczy, że coś już nas atakuje. Czy to wampir, czy pożeracz dusz, czy larwy astralne, bo to też są swoistego rodzaju twory, nazwijmy to demonicznymi. Przede wszystkim musimy spojrzeć na własne emocje. I teraz tak, jeżeli mamy złe samopoczucie, jeżeli jesteśmy poddenerwowani bez powodu, bo z powodem to wiadomo, to nie problem. Jeżeli wybucha w nas gniew, złość, dlatego bardzo często na przykład w domu, gdzie są nastolatkowie, pojawiają się poltergeisty, czyli no takie bytki demoniczne. Oczywiście ja nie mówię o tych, które przesuwają meble i rzucają w nas nożami, bo i z takimi rzeczami można się spotkać, to właśnie bardzo często w momencie, kiedy są nastolatkowie w domu, czyli wariujące hormony, gniew nie wiadomo na co, złość nie wiadomo na co, otwartość na wszelkie możliwości, od satanizmu po klęczenie w kościele po ileś godzin, czyli takie niezrównoważone działania i niezrównoważone emocje, a wszystko na 150%, właśnie bardzo często wtedy stuka, wtedy puka, no i robi się problematycznie. Rozpacz na przykład przyciąga do nas byty demoniczne i zobaczcie, jak się wtedy robi u nas koło zamknięte. Z jednej strony mamy rozpacz, bo na przykład, nie wiem, ktoś od nas odszedł, a z drugiej strony przyciągamy do siebie ciemną plamę, która gdzieś się umiejscowi. Mamy jeszcze większą rozpacz, ona się żywi i się rozrasta, przyciąga kolejną ciemną plamę, jak zwał, tak zwał. Czy byt demoniczny, czy larwa astralna, czy podczep, czy snójka, czy tulup, cokolwiek, ale to się zaczyna rozrastać i bardzo ciężko wtedy wyjść z takich sytuacji niestety, dlatego że to jest koło zamknięte i w koło Macieju. Dlatego jeżeli zorientujemy się i po to są takie audycje, żeby wiedzieć, że coś się dzieje, jak mówi Natanek, to że w momencie, kiedy zaczynamy być smutni, rozdrażnieni, zaczynamy być depresyjni, żeby przerwać to koło piosenką, tańcem, wzmóc swoje wibracje, zapalić świecę w intencji odcięcia, wyobrazić sobie, jak wokół nas płoną te wszystkie negatywy i zupełnie się spalają do cna na popiół. Z czarnej plamy robi się popiół i faktycznie nie ma nic pozytywnego. Dobra, bo mi się wasze pytania gdzieś zniknęły.
A jeżeli czujemy strach bez powodu i ucisk na splocie słonecznym, wiedzę, że coś się dzieje. Dokładnie, tak jak mówiłam, splot słoneczny i czakra trzeciego oka są najczęściej atakowanymi miejscami w naszym ciele, bo one są bardzo świetliste. Jak zaatakujemy głowę i intuicję, to ten człowiek nie pomyśli, żeby coś z tym zrobić. Splot słoneczny, tu nawet wszelkiego rodzaju podczepy typu osoby zmarłe czy coś, bardzo często z tyłu splotu słonecznego. Czym się chronić w takim przypadku? Tarcza algizowa jest bardzo dobrą formą ochrony. Runa algis generalnie, i to jest dla dzieci, dlatego że tu nawet mamy. Kami pyta, a co zrobić, jak niechrzczonemu dziecku coś nocą dokucza w sensie fizycznym? To, że niechrzczone, no 2000 lat temu chrztu nie było, dzieci też się rodziły, żyły i nic ich nie straszyło. Nikt ich nie pieczętował, więc to nie jest problem. Ale tutaj tak, wyrywana poduszka spod głowy, katolicyzm mówi ochrzcić, co pani doradza? Jeżeli rodzice są katolikami, nam nic do tego. Natomiast ja, tak jak mówiłam, runa algis narysowana czerwonym mazakiem przy łóżeczku dziecka powinna bardzo dobrze zabezpieczyć. Pod łóżeczko woda z solą, ale z solą, na przykład z solą kłodawską, czy z wieliczki, też powinna przesączyć te negatywne energie. Czy biała szałwia też pomaga na byty? Biała szałwia jest po prostu bardzo dobrym środkiem oczyszczającym, ale jeszcze bardzo dobrą szałwią jest polska szałwia, czarcie żebro, którym możemy się wykąpać, możemy się okadzić, także my mamy również nasze polskie zioła, a podobno z tą białą szałwią teraz będzie problem, bo jakieś zbiory kiepskie były i mało tej szałwii jest, ale mam nadzieję, że niekoniecznie. Pani Janno, to ważne. Jestem lekarzem, mam pacjentów, którzy skarżą się na tak zwane wampiry energetyczne, że mąż czy żona zabierają im siły. Nie wiem, co powiedzieć. Czy wampiry energetyczne to demony? To są dwie różne rzeczy. Demony to demony. To, że się komuś wydaje, że na przykład przy drugiej osobie jest słabszy, może to być, sam pan wie, z poziomu emocji na zasadzie nie lubimy się, w zasadzie jesteśmy ze sobą i tam w dwie strony idzie wampiryzm energetyczny, ale może iść. Natomiast jeżeli na przykład jest wszystko dobrze, a ktoś ciągnie z nas energię, to takie osoby czują się osłabione, takie osoby czują się źle. Po kontakcie z taką osobą są zawroty głowy, wymioty. I ja wierzę, że połowa przypadłości zaczyna się w sensie energetycznym, a i tym zajmuję się ja. Natomiast jeżeli już człowiek się szybko nie zorientuje, że coś się złego dzieje, to tym zajmuje się pan jako lekarz, czyli już tymi fizycznymi objawami. Natomiast dla mnie wszystko zaczyna się właśnie na poziomie energetycznym najczęściej, ale fakt, osoby mogą się skarżyć i często my wyczuwamy, kto jest naszym wampirem energetycznym, bo po prostu statystycznie okazuje się, że trzeci raz piję kawę z tą samą koleżanką i trzeci raz po tym boli mnie głowa. Hello, coś jest nie halo. Manam pyta, czy osobiste talizmany powstrzymują byty. Kochanie, jeżeli jest to talizman na przyciągnięcie dobrobytu, niekoniecznie. Jeżeli jest to ochronny talizman, w dużej mierze może te byty powstrzymać. Pamiętajcie, że talizmany wymagają również wzmocnienia, oczyszczenia, takiej współpracy ze sobą, tak? Czy to nie jest tak, że raz sobie weźmiemy, przyczepimy i będzie super. Na przykład, jeżeli naszym talizmanem będzie bursztyn, musimy go bardzo często oczyszczać, bo bursztyn bardzo mocno łapie, ale i oddaje potem, jak jest za brudny, więc to już nie jest takie fajne. Manam mówi czerwona kokarda. Czerwona kokarda jest przed złym okiem, a to jest taki inny wymiar negatywnej energii, no takie zauroczenie, tak? Ale tak, czerwona kokarda przed tym chroni. Dobrze. Ja runę Algis od jakiegoś dłuższego czasu odruchowo piszę na nadgarstku. Mnie odruchowe pisanie run na kolanie przed typową strzygą obroniło, bo nie usiadła jakby całym ciężarem na mnie, tylko doszła do kolan, bo tam był napisany, nie pamiętam już nawet co za bardzo, ale coś ochronnego na pewno, bo nie spałam u siebie w domu. Dobrze, bylica, tak, kolejne ziemie. Okadzam polską szałwią. Dokładnie tak, nasze polskie zioła na nasze polskie dolegliwości. Gdyby nie było tych z czarnej ścieżki psychopatów, nie dręczyłyby nas demony, to moja wiedza. Pewnie by dręczyły, dlatego że poza psychopatami z czarnej ścieżki są jeszcze złośliwości, zazdrości i żerowanie na ludzkich emocjach, więc pewnie by coś się przyklejało, ale przynajmniej nie byłoby to magicznie robione, więc może i prostsze do odcięcia, bo jednak mag z magiem, wiecie, to jest taka trochę walka. No.
Aneta pyta, czy można zamiast białej szałwii używać kadzidła o tym zapachu. I ja się obawiam, że kadzidło o zapachu szałwii ma z szałwią tyle wspólnego, co ja z księżniczką perską. Jest tylko zapachem. Tu chodzi o ziele. Także chyba, że będzie zrobione z białej szałwii, bo nie znam przecież wszystkich kadzideł na świecie, ale te, co ja się spotkałam, niestety one są o zapachu przypominającym zapach białej szałwii. A tu chodzi po prostu o ziółko, a nie o sztuczność. Czy demonami mogą być też zwierzęta? Wiecie co, ja powiem wam tak, dla mnie świat zwierząt i roślin jest niesłychanie czysty, jest wspierany czterema żywiołami, jest pierwotny i dobry, niezniekształcony. Tam panuje instynkt, stadność jakaś, reguły, a nie to, co u człowieka zawiści i zazdrości. Natomiast wierzę, że byty mogą się pod postacią zwierząt kryć, dlatego że nawet tutaj taką miałam starszą sąsiadkę, ona mieszkała przy cmentarzu i mówi, że tam bardzo często pojawiały się wielkie psy, po prostu wielkie psy. Chroniły, broniły dostępu, nikt nie wie, ale właśnie, że może się to manifestować w postaci czegoś, co jest dla nas groźne. Ale czy zwierzęta mogą być demonami? Ja nie sądzę. One mogą widzieć. Wiecie, jeżeli mówimy o demonach, nie bytach demonicznych, to bardzo często może być opętanie i to nawet w Biblii Jezus wygonił demona, 40 demonów z człowieka w stado świń. Czyli można, tak, to jest organizm żywy. Tylko ja przypuszczam, że to jest na tyle piękne i jasne są te istoty i dobre są, że albo my wypaczamy ich charaktery, ale nie sądzę, że są demonami jako demonami. Doktor, będę odsyłał do pani i niech robią rytuały oczyszczające i tyle. Albo po prostu trzeba troszeczkę, panie Kamilu, łyknąć chociażby ochrony i może pan nawet mentalnie ich oczyścić podczas wizyty. Czyli ja nie wiem, jakby wyglądała świeczka na biurku u lekarza, ale można by było na przykład mieć taką, to bo lubię olejki zapachowe, palę w kominku. I co wejdzie pacjent z takim problemem, pomyśleć, że w tym momencie ściągam z ciebie te negatywne energie i nakładam ochronę przy pomocy tych narzędzi, którymi potrafię, czyli przy pomocy tej energii, która jest we wszechświecie. Może pan zrobić coś samego i tyle, będzie pan genialnym lekarzem, doktor Wirczur po prostu się kłania. Czy pentagram ochroni? Pentagram jest bardzo mocnym znakiem chroniącym. Jest to faktycznie jeden z silniejszych znaków. Też stworzył się taki pozytywny egregor pentagramu poprzez nowoczesny wikanizm, dlatego że zazwyczaj robi się te znaki podczas rytuałów, on zawsze jest na stole podczas wykonywania pewnych rytuałów i dlatego pentagram już nosi w sobie energię ochronną. Oczywiście kręgi wszelkiego rodzaju, musicie pamiętać, że otaczanie się kręgiem to jest po prostu genialny sposób. Nawet jeżeli macie problem z tym, żeby wysypać solą całe mieszkanie, albo ułożyć z kwiatów krąg, bo można ułożyć z kwiatów, wysypać solą, można wyrysować kredą, nie daj Boże święconą, bo to krąg święcona, to wiecie, się energię pożrą, a po co, ale można, natomiast można również sobie sprawić magiczny sznur, to jest jedno z narzędzi osób, które zajmują się magią, sznur jest koniecznością. Długi sznur, który możemy ułożyć w okrąg, który oplata nas i nasz ołtarz, ale również na przykład jeżeli mamy problemy w nocy ze spaniem, z czymkolwiek, to możemy ten sznur jako narzędzie rytualne, które konsekrujemy, jak konsekrować już wiecie, dlatego że robiliśmy konsekrację run na rok chociażby, to możecie ten sznur ewidentnie obwiązać wokół siebie i po prostu, w sensie nie po całości, żeby się ruszać, ale w pasie, tak jak mają szaty przewiązane mnisi chociażby i ten sznur jest waszym osobistym kręgiem ochronnym, czyli to też jest bardzo dobra ochrona. I tutaj Wioletta, nie Wioletta, tylko MM pyta, jak się obronić w pracy, pracuję w dużej grupie ludzi. Tarcza algizowa, runa Durizas, która nas chroni i odpycha złe energie. Troszkę tak odpycha, że też rypnie w drugiego, ale w sumie, wiecie, ja to nie jestem taka bardzo czysta, że tam ziemię odsyłać tam. Jak se zasłużył, to niech sobie ma, ale również właśnie ten sznur to tutaj na pewno. Dobra, co jeszcze jest bardzo ważnego a propos demonów i bytów demonicznych? Pamiętajcie, że my bardzo często nieświadomie zapraszamy je w nasze życie. I teraz taki rachunek sumienia, czy kiedykolwiek, którykolwiek z was powiedział coś takiego, zrobiłabym wszystko,
żeby posiadać coś tam. Zrobiłabym wszystko, żeby być z Zosią. Zrobiłabym wszystko, żeby mieć coś dużego. Zrobiłabym wszystko, żeby dostać lepszą pracę. Czy ktoś w ten sposób kiedykolwiek powiedział? Bo słuchajcie, bardzo ważna magiczna reguła, zawsze jest coś za coś. Jeżeli mówimy, zrobiłabym wszystko, żeby, to po prostu otwieramy na oścież furtkę dla demonów i bytów demonicznych. Dlatego jeżeli od tej pory będziecie coś afirmować, pragnąć, pamiętajcie, nie mówcie zrobiłabym wszystko, żeby, tylko zapalę 20 świec po jednej w każdej cerkwi, jeżeli będę mogła kupić sobie w szybkim czasie nowy samochód. Albo dam 100 zł na schronisko odnośnie psów, jeżeli będę mogła dostać nową pracę w ciągu 3 miesięcy. Czyli róbcie to coś za coś. Dlatego, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Nie otwierajcie furtki tym negatywnym, energetycznym bytom. Nie, zrobiłabym wszystko, żeby, absolutnie, bo to już wszystkie złe siły czekają, żeby tak hulnąć na nas i zabrać nam to, co najcenniejsze. Dadzą nam, tak, tak, bo to jest coś za coś. Jak u Twardowskiego. Ta karczma Rzym się nazywa i póki nie trafił, to było w porządku. Zawsze nas przechytrzą, bo człowiek nie jest taki mądry, nie zna tej drugiej strony. My tylko możemy dywagować, mieć jakieś intuicyjne przekazy, ktoś miał challenge, ktoś coś powiedział, składamy to sobie, oni tam są, wiedzą jakie reguły tam panują, więc zawsze nas oszukają, jak w tej przypowieści i dlatego nie otwierajcie takiej furtki. Patrycja pisze, każdy z nas tak powiedział, nawet świadomie. Dokładnie, czyli teraz, jeżeli to wiecie, po tym programie położycie się, wyrównacie swój oddech, i powiecie sobie, że wyciągacie energię z każdego momentu w swoim życiu, kiedy powiedzieliście, że zrobiłabym wszystko, żeby. I weźcie, scalcie ze sobą tą energię, żeby tam się już nic do Was nie dostawało. Neziwa mówi, a ja powiem szczerze, że nie przypominam sobie, żebym w ten sposób mówiła. To dobrze. Pamiętajcie o tym. Cóż jeszcze Wam chciałam powiedzieć? No są osoby, które byty demoniczne zapraszają w swoje życie, tylko one marnie kończą. Historię Twardowskiego znamy, natomiast bardzo często są osoby ezoteryczne, które na przykład zmieniają fronty. Znamy taką osobę, która zajmowała się kartami Tarota, wszyscy, która potem stała się bardzo katolicka i negowała karty Tarota. Mam wrażenie, że nie było to spowodowane nagłym oświeceniem, tylko raczej uczuciem lęku i strachu. Potem jak się okazało, że no tutaj żadna ścieżka w sumie, żaden rozwój, no bo niestety jak ktoś zna kabałę, tarota, to gdzieś Kościół katolicki marniutko przy tej wiedzy wypada, to znaczy to, co na my dostajemy, bo oni sami to przypuszczam, że ho, 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 Biblioteka Watykańska, chciałabym się tam znaleźć. Znowu wrócił na łono ezoteryki, ale właśnie, że to, że można przesadzić w dawaniu siebie różnym siłom i potem uciekać. Kamila mówi, mi właśnie coś trzasnęło w szafie. A, i a propos bytów demonicznych, pamiętajcie jedną ważną rzecz. Starajcie się tłumaczyć wszystko realnie. Jeżeli już nie ma realnego wytłumaczenia, to można wtedy ezoterycznie. Czyli po prostu. Dobrze. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o to, my to jakieś podczepy to zawsze mamy codziennie, może być nowa złośliwość Kowalskiej, zazdrość o fajną sukienkę. Tutaj jak mamy pana lekarza, to jest bardzo taki zawód, który jest narażony. Lekarz, sędzia, adwokat, komornik, no pielęgniarka, tak, czy służba zdrowia, to są osoby bardzo narażone, zawody bardzo narażone na wszelkiego rodzaju podczepy, dlatego że pracują w miejscach, gdzie umierają ludzie. Cmentarz to jest pikuś przy szpitalu. Energetyczny, no rodzą się, tak, ale to też jest przejście z innego świata na ten, więc też otwarte bramy. Bardzo duże cierpienie, a cierpienie, pamiętajcie, przywołuje te byty demoniczne, wywołuje te byty demoniczne, potem do nas przykleja, dlatego jeżeli do mnie na karty przychodzi lekarz, pielęgniarka, adwokat, komornik, czemu adwokat, komornik i sędzia? Bo ludzie ich często nienawidzą, bo jest zawsze nie taki wyrok, zawsze któraś ze stron jest niezadowolona, a komornik sami wiecie. Więc to są naprawdę zawody wysokiego ryzyka energetycznego.
to radzę, żeby autentycznie. Przecież każdy bierze prysznic co najmniej raz dziennie. Po pracy prysznic, ale natrzeć się solą, garść soli do wody, po to, żeby bieżące rzeczy zupełnie od siebie odczepić. To są właśnie takie zawody wysokiego ryzyka. Dobra, co tam jeszcze na czacie się dzieje? Nie macie żadnych na razie. A kiedy nam giną rzeczy w domu? Ha, ja powiem Wam tak, to nie są byty demoniczne, są skrzaty. U mnie w domu giną różne rzeczy i znajdują się w miejscach, w których szukałam 10 razy. Zresztą każdy z Was to miał na pewno, bo to po prostu się zdarza. Ja mam, są dwa na to sposoby. Moim pierwszym sposobem jest sposób zapłaty. Kładę gdzieś grosik w rogu i mówię: skrzaty kochane, bardzo chciałabym, żeby jednak znalazły się moje kluczyki od samochodu i one znajdują się w tym miejscu, w którym są zawsze. Nie zakopane nigdzie, nie. Ewidentny przypadek, ja mam taką szafkę przy drzwiach. I tam bywało, że leżały gazety. Ja te gazety tak przetrzypam. To nie jest kluczyk, to jest, wiecie, że ja mam pęki różnych. To nie jest kluczyniek malutki. I znalazło się w tym samym miejscu. A drugim takim sposobem to jest przywiązanie czerwonej nitki do krzesełka, do nóżki krzesełka. Siedzimy na tym krzesełku i prosimy o to, właśnie nasze domowe energie, żeby znalazła się dana rzecz. Wstajemy z krzesełka, zapominamy i okazuje się, że potem ta rzecz wpada nam w rękę, bo po prostu nasze domowe energie na to nam pozwalają. Dobra, ale tak, właśnie, a propos jeszcze tych bytów demonicznych, pamiętajcie, że to jest tak, że nie wolno nic z tym nie robić, znaczy nie wolno, nie powinno się, ale też nie wolno przesadzać, bo są osoby, ja też znam takie osoby, które odwiedzają tysiąckrotnie egzorcystów, które latają po wróżkach, odczyniaczkach, od tych dobrych po tych, co po prostu żarują na ludzkiej naiwności i non-stop są oczyszczane i non-stop nic nie działa. Jeżeli coś nie zadziała przez jakiś moment, poszukaj u drugiej osoby, nie zadziała, to znaczy, że to nie to. Bo jeżeli znajdujesz specjalistę, który wie, jak to zrobić, no to cię po prostu wyleczy. To nie chodzi o to, żeby biegać i dawać się naciągać. Wtedy najlepiej jest, i tu mówię do wszystkich tych osób, które stawiają karty, że najlepiej jest odsyłać do psychiatry, bo to już jakby nie nasza działka. My jak odetniemy, ja wiem, że jak odetnę, to jest odetnięte. Może za pierwszym razem nie pójdzie wszystko i mogą być jakieś drobne jeszcze problemiki, no ale to jest drugi raz od tego, żeby to powtórzyć, trzeci, żeby podsumować i powiedzmy nie więcej. Dobra, a propos skrzatów, dziś skrzaty oddały mi kod do ładowania do telefonu, który zabrały w październiku, mówi Beatka. Mania, a ten grosik leży, czy skrzaty zabierają? Wiecie, że często leży, często znajduje się w dziwnym miejscu, albo ja już mam tak porozkładane te grosiki, a czasem go po prostu nie ma, różnie. Wiecie, że to jest na poziomie energetycznym potem, że to nie musi być wcale fizycznie zabrane, tak jak duchy przodków nie piły tego mleka wystawianego w miskach, ani wina. To nie o to chodzi. Czy dusza ludzka może wejść w żabę? Inaczej, ja przypuszczam, bo tutaj jest, poczekajcie, po pewnym czasie przyszedł sąsiad i powiedział, że prawie odszedł na drugi świat, bo mój ojciec chciał się pozbyć tej żaby, która chciała przejść przez drzwi. Ja nie wiem, co on robił, ale mam wrażenie, że to już gdzieś tam haczy o Harry'ego Pottera i transformację w zwierzęta McGonagall. Aczkolwiek w ludzkich bajaniach, owszem, w ludowych jest, że wchodzą w żaby, w coś, ale nie wiem, jak to wygląda. Pamiętam po dziś dzień jako dziecko fizyczne dotknięcie w trakcie snu. Jeżeli dotknięcie i nie było strachu, to było to coś dobrego. Nana Manam pyta, a cmentarze nie chodzić? Cmentarze, na cmentarzach najwięcej jest osób w zaduszki, tak? Bo to są dziady. Energetycznie ja nie lubię, ale tam wiadomo, prosimy o ochronę i wchodzimy. To nie chodzi o to, żeby nie chodzić, chodzi o to, żeby się ochraniać. Odil mówi, ostatnia szansa na moje wahadła. Jak mam sklerozę, to zadziała. Jak zostały skradzione, to czas będzie kupić nowe. Aż tak zakup. Ja o tych wahadłach to już długo słyszę. Mam wrażenie. Joanna mówi tak, jestem rehabilitantką i jak czuję osłabienie, złość, niechęć, to otaczam się w umyśle białym ochronnym światłem. Bardzo dobry sposób. Skrzaty trzeba karmić. Fakt, ja mam ziarnuszkę, a nawet żonę dla skrzata. Noszę czarny turmalin pod poduszką i mam kamienie ochronne, mówi Madzia. Bardzo dobrze. Pamiętać o czyszczeniu, od syfianiu tych kamieni i naprawdę działa.
Pytanie, czy byty demoniczne mogą być wysyłane przez klątwę rodową? Inaczej, klątwa rodowa jest sama w sobie bytem demonicznym, bo jest to coś przezłośliwego, przyklejonego do nas pokoleniowo. Także w ten sposób. Czy pierścień Atlantów chroni od bytów demonicznych? Nie bardzo sądzę. Bardziej to jest na drogę i na jazdę. Jest to jakiś rodzaj ochrony, ale pytanie, znaleźli w Egipcie coś atlantyckiego, nie wiadomo kto, kiedy i właściwie kto wymyślił ten wzór. A my mamy na przykład swastykę, taką piękną, ochronną, piękną, świecącą, słowiańską. Ostatecznie chyba pan jest jakby Polakiem. Można z naszych rzeczy czerpać, można naprawdę. A co? Peruna? Można. No, ten pierścień Atlantów, tak, działa na drogę, to wiem i może najbardziej działa to, że ja wiedziałam, że on działa na bezpieczną jazdę i dlatego działał, ale owszem. Dobra. Co jeszcze o tych bytach? Gdzie ja tu jestem? Tutaj. I teraz tak. Bardzo pomaga wiedza i świadomość, dlatego dzisiaj poruszamy taki temat, bo nie chodzi o to, żebyście zaraz lecieli do egzorcysty, kąpali się w święconej wodzie i przebiegali przez ognie lita. Nie, 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 niekoniecznie. Chodzi o to, że mając świadomość, że coś, że się denerwuje nie wiadomo czemu i coś może się do mnie podczepić, a dobra, to zacznę śpiewać w zasadzie wesołą piosenkę I'm singing in the rain. Zmieniam wibracje, byt w ogóle nie wie, co się dzieje i nie zdąży się do nas przyczepić, więc to jest bardzo dobry sposób. Bardzo często te byty wkraczają w nasze ego. Zobaczcie, co dzieje się z ludźmi osiągającymi władzę, sławę, popularność. Stają się nagle inni, mówimy, zmieniłeś się. To nie człowiek się zmienił, to zrobiła się siatka wokół niego ochronno-zaczepna. Ochronna dlatego, że coś, co się do niego przyczepiło i jest, i żywi się energiami, które on ściąga, na przykład taki artysta może robić przekazy podprogowe, ściągać energię z wyznawców, czyli jest bardzo fajną pożywką dla takich energii, ale jednocześnie robi taką barierę, żeby, no, żeby mu źródła żarcia nie zeżarło po prostu. Więc to jest takie ochronno-zaczepne. Natomiast jak kończą artyści? Klub 27, tak? Umierają po prostu młodo przed 30. Narkotyki, schizy, wariactwa. Nie mówimy o scenie alternatywnej. Zobaczcie, nie wiem, Ewa Bem. Od lat śpiewa, nic jej nie jest. A mamy sukces ich troje i paranoję, prawda? Ale to właśnie nie ludzie to robią. To nie ludzie się zmieniają. To tak wygląda, ale to byty zmieniają ludzi. Dobra, co my tam mamy na tym czacie, kochani? Jak najlepiej oczyszczać kamienie, na przykład turmalin. Znaczy kamienie w ogóle to ja zawsze pod bieżącą wodę, oprócz tych chlorków jakichś tam, co się w soli rozpuszczają, to znaczy w wodzie. Przeżyłam, wiem, taki piękny niebieski kamień był, a rano taka śliczna niebieska woda. Natomiast potem wystawiam na parapet. Mam koszyk na parapecie i sobie wymieniam kamienie po prostu. A co zrobić z grosikiem, jak się znajdzie rzecz, którą gwizdnęły z krzaty? Można go zabrać? Wiecie, że ja je składuję w ogóle, te grosiki, jak je już znajdę, ewentualnie jak znajdę gdzie indziej, bo różnie to bywa, w miseczce w kuchni. Jak będą chciały, to sobie wezmą, no porządek musi być. Dobra. Co my tu mamy? O, spóźnioną Bożyk B. Trudno, a my tutaj już przeszliśmy przez byty, które nas wyłączyły i w ogóle przez różne dziwne rzeczy. Witamy Adelkę. Dobrze, i co jeszcze? Nic nie mam pytań na razie od Was. Znaczy pewnie są, tylko że tak nic nie widzę pytań od Was. Co zrobić na dobry sen? Tak jak mówiłam, krąg ochronny, woda z solą dużo zabezpiecza, a audycję o śnie Wam wrzucę, bo tam chyba mam 5 sposobów na dobry sen. Coś takiego. Na pewno mam, bo nagrywałam. Pani Asiu, mam pytanie. Od ponad 2 lat noc w noc śni mi się Michael Jackson. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu, nie przepadam nawet za jego muzyką, go nie słucham. Ja odpowiem na to tak, jeżeli Jackson z lat swoich młodości, pośpiewajcie razem i trudno, ale jeżeli Jackson sprzed śmierci, czyli wygląd naprawdę straszący, to zastanawiałabym się, czy to Jackson, czy byty sobie po prostu znalazły dobre alter ego do tego, żeby podchodzić w śnie i to trzeba odstraszyć. Dobrze, czy fazy księżyca wpływają na byty? Nie, kompletnie.
To znaczy inaczej, w ich świecie nie wiem, nie byłam, ale tutaj nie, on się może przyczepić rano, w południe, wieczór, przy pełni i przy nowiu, ale dobrze je odcinać w nowiu. My w ogóle jutro będziemy odcinali byty, więc tak a propos tematu, więc fajnie. Dobra. A, mnie skutecznie usypiają te 300 schodów, jeszcze nie dotarłam do ostatniego, ja to docieram do 10, jak Boga kocham i usypiam. Ten sen mam bardzo dobry, rzadko, bardzo rzadko mam jakieś problemy. Dobrze, co ja jeszcze tak. Pamiętajcie, że demon jest niewiedzą. Ja nie wiem, czy wszyscy oglądali na przykład Igraszki z diabłem. Takie polskie diabły to w ogóle są fantastyczne, tak? Mamy Borutę, mamy Rokitę, one są rubaszne, szlacheckie, one są inne. To nie jest diabelska energia, to jest taka chochlikowa energia, bym powiedziała. Te nasze polskie diabły przekształciły się właśnie z chochlików w momencie, kiedy katolicyzm wypierał pogańskie kulty na naszych ziemiach, ale to jest w ogóle inna energetyka. Natomiast jeżeli chodzi o demony, byty demoniczne, one są niewiedzą i one bardzo lubią niewiedzę, bo wtedy nie wiemy, jak się przed nimi bronić. Także pamiętajcie, że każda nauka, każdy przeczytany film, każdy obejrzany artykuł, filmik daje nam jakąś kroplę świadomości, która nas broni przed podczepami. MM pyta, czy teraz będzie pełnia w Lwie czy w Raku? W Lwie. W Lwie. Rokowa pyta, kim pani jest? Czarownicą. Witam. Dobra. Biesy. Tak. Dobra. Możemy się przed tymi bytami bronić, tutaj już częściowo dużo powiedzieliśmy, kamienie, energia, białe światło, runa Algis, tarcza algizowa, świeca, rytuały, okej, mamy fajną ochronę, ale pamiętajcie, że świadomość nasza ludzka potrzebuje technik, a ja was zawsze uczę, że magia dzieje się tak. Czyli jeżeli z wystarczającą mocą i świadomością tego, że potrafię, powiemy sobie, żaden byt nie wyłączy mi internetu, po fakcie, to tak się stanie. Czyli działamy z pełną świadomością. Jak działają właśnie egzorcyzmy czy oczyszczenia? Egzorcyzmy, oczyszczenia rozbijają formę bytu, bo byt nie jest rogatym diabełkiem siedzącym nam na lewym ramieniu, podczas gdy na prawym siedzi anioł i do prawego ucha szepce nam dobre uczynki, a tutaj kusi, tylko właśnie jakąś formą, ja to sobie zawsze wyobrażam, ciemnej plazmy, która się wczepia w naszą aurę, ciała auryczne. I właśnie egzorcyzmy rozbijają na cząstki tą formę bytu. Dlatego tak, jeżeli jest to byt wielki, bo całe życie mamy depresję i całe życie jest nie tak, jak być powinno i całe życie jesteśmy nerwowi i w ogóle jesteśmy cali czarni, to wtedy wiadomo, że no jeden egzorcyzm rozbije formę, a ona się może tak Terminator posklejać po prostu najnowszej generacji. Dlatego częste oczyszczania, nawet po kawałku, nie wiem, co dwa dni działanie wahadłem, codziennie kąpiel w wodzie z solą, one to będą warstwami rozczepiać i wypłukiwać, i wypłukiwać. I ważniejsze we wszystkim, w zdrowiu, w urodzie, w kosmetykach, które na siebie nakładamy i w oczyszczaniach jest po prostu systematyczność. Nie jeden wielki rytuał światowy, świetnie, no daje nam otwarte drzwi, ale potem pilnujemy tej czystości, konsekwentnie działamy, czyli to jest najważniejsze. Oczywiście pojedynczy, powiedzmy, egzorcyzm czy oczyszczenie osłabi byt, ale jego świadomość właśnie nadal tam zostaje. Może się jak Lord Voldemort pozbierać, nie? On się tam na 6 części rozbił, ale się tam próbował zbierać. Al-Raune pyta, czy poczucie obcości. No wywołują stany takie niskie, tak? Czyli to poczucie obcości też. Piotr, czy otoczenie się kręgiem 12 świec i spalenie w środku kadzideł ochronnych pomaga? Bardzo pomaga. Mamy okrąg, mamy ochronę, mamy spalenie i mamy oczyszczenie. Bardzo, bardzo. Tylko ja mówię, to jest spektakularne. Robiliśmy we Vlogmasie odcinanie odbytów, zrobimy teraz raz na miesiąc. Fajnie, ale wy w międzyczasie musicie pamiętać po prostu o czystości energetycznej. Mówi się, że wszelkiego rodzaju demony żyją na peryferiach istnienia.
ciągnie ich nasze światło, ale jednocześnie tak naprawdę nie mogą być tym światłem, więc to ich totalnie dobija. Mam jeszcze troszeczkę o tych demonach. Na przykład należy pamiętać, że wiele schorzeń umysłowych, cienka czerwona linia między schizofrenią a opętaniem. Dlatego Kościół bardzo często bada najpierw długo przypadki, a potem dawaj huzia na juzia. I w sumie dobrze, bo to jest cienka czerwona linia. Pytanie od Nany, czy oczyszczanie wahadełkiem pomaga też? Też pomaga, trzeba to robić często, po prostu. Dobrze, moi kochani, ja myślę, że my bierzemy się teraz za dekret. Jutro spotykamy się na oczyszczaniu. Jeżeli macie czarną świecę, to czarną świecę przygotujcie. Oczyszczamy się właśnie od bytów i podczepów. W piątek mnie nie ma, w ogóle od czwartku nie ma filmów, bo muszę z mamą do lekarza, potem jeszcze parę rzeczy porobić, po prostu nie mam jak. Natomiast kolejny wtorek będziemy mówić o spętaniu miłosnym, pokrzyczę trochę, to będzie fajny program. W środę będziemy robić węzły ochronne, więc możecie już trzy kolory sznurka albo wstążeczek sobie przyszykować. A w piątek jak zwykle potem będą wasze pytania, moje odpowiedzi, albo ja was znowu zaskoczę i będę was pytać, bo wy tacy jesteście niepytalscy, niepytalscy. Dobra, bierzemy się kochani za dekret, także już tak na spokojnie. Wyciszamy się. Mam nadzieję, że wasze świece już płoną, te antybytowe, ale również te dekretowe. I działamy. Dekret finansowy. Czekajcie jeszcze. Sobie tu podglądzik rzucę i mam. Ja urodzona, uwalniam siebie od troski i bólu. Rozpuszczam w sobie każde zwątpienie. Niech dokona się we mnie uwolnienie od wszelakich wzorców, lęków i poczucia winy i niedogodności. Jestem wolna od wszelkich mechanizmów i intencji karania siebie brakiem pieniędzy. Uwalniam się od długów, zobowiązań, zależności, biedy, braków i niedogodności. Swą wolą oczyszczam się i jednocześnie tkam swój dobrobyt. Napełniam łaską dobrobytu swoją duszę. Wiem, że mam szczęście do pieniędzy i pieniądze się mnie trzymają. Z każdym dniem staję się coraz bogatsza i osiągam sukcesy. Wszyscy wysoko cenią moje towary, usługi i umiejętności. Przyciągam bogatych ludzi, którzy z lekkością zostawiają u mnie swoje pieniądze. Zawsze podejmuję słuszne decyzje. Jestem kompletna i doskonała w tym, co robię. Moje miejsce jest wśród ludzi spełnionych, szczęśliwych i bogatych. Dzięki prawu trójpowrotu pieniądze, które posiadam, dodatkowo się pomnażają. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony. Im więcej wydaję, tym więcej otrzymuję. Moje dochody przewyższają moje wydatki. Rosną z każdym dniem, niezależnie od tego, czy pracuję, czy odpoczywam. Zawsze i wszędzie mam nadmiar moich własnych pieniędzy. Zasługuję na luksus, bogate i wygodne życie. Wiem, że mogę być bardzo bogaty i jednocześnie uczciwy. Posiadam cudowną zdolność kreowania dostatku, dlatego zawsze otacza mnie luksus i bogactwo. Jestem godzien nadmiaru, obfitości, dobrobytu i dostatku. Zasługuję i mam wszystko, co najlepsze. Wszystko, co jest najlepszej jakości. Żyję w zdrowiu, bogactwie, wygodzie, lekko i przyjemnie. Otwieram się na wszystko, co jest dla mnie najkorzystniejsze.
Dobra, gdzie ja tam jakoś w pakiecie mam jechać? Coś czytuję tutaj. Zamiast się dekretować, to mnie ktoś tu wypisuje na tym. Na Litwę. Ja to Litwinka jestem. Rzecz to z Wilna pochodzi. To co zrobić? Także jak ja na Ukrainę jeżdżę po wodę z tego, ze źródełek różnych, a Litwę kocham również. No taka wschodnia, jestem żadaniczki lepiej. Wiecie zresztą, że jestem wschodnia. Dobra, kochani, dziękuję Wam za udział w programie. Jutro odcinamy, czarujemy. Lekarz, imienia nie mam, zginęło mi. Może zobaczyć, jak wygląda rytuał i jak można straszyć swoich pacjentów. I co? I do zobaczenia jutro. Buziaki dla Was, rano poranek z wróżką, który się nazywa wieczór z wróżką, ale to już nagrywane, także obejrzycie sobie, kiedy będziecie chcieli. Mam nadzieję, że już bez tego, ja jestem cała lipowo mokra i w ogóle mi gorąco i leczę pół gardła, pół, bo na drugie pół nie przeszło, wahadło działa. Dobra, do zobaczenia, buziaki dla Was, pa, pa.